tej strony Arkaeran, a już raczej nie Arkaeran, tylko... Wow, ale mapa. Sorry, jestem teraz Arki. To obecna nazwa mojego kanału. My jakby sobie zaczynamy na nowo Minecrafta. Oczywiście jak się uda, to jeszcze... To jest teraz GTA San Andreas. No dobra, ale poszukajmy sobie miejsce na bazę. Co do szumu na moich filmikach, niestety trochę szumu będzie, nie umiem tego niestety całkowicie się pozbyć. Wielu z was zwraca uwagi na moje filmy, na mój kanał. No z pół roku mój kanał jest, ale no, niewielu zwróciło na razie na mój kanał uwagę. Część z moich widzów to są po prostu moi znajomi. Ale nie wiem, może to, że nagrałem jedynie Five Nights at Freddy's, albo że mam mało filmów, wiecie. Parę filmów z czegoś tam. Już no, nie z najpopularniejszych gier. Ale staram się. Zobaczymy jak to będzie przez następny czas. Oj. Ale być może jeszcze wrócę do serii Five Nights at Freddy's. Żeby, wiecie, dokończyć dwójkę i trójkę. Być może będzie jeszcze czwórka. Się będę starał w miarę swoich możliwości. No, czekajcie, na jakim poziomie trudności gram? Pokojowy, na nich będzie łatwy. Znając moje umiejętności, to... Nie, no, Minecraft się rzadko ginę. Ale wolę, wiecie. Na normalnym może już tak łatwo nawet nie pójść. Dobra, zajmijmy te świnie i miejmy jakieś żarcie. Do tego następnego. Prawdopodobnie filmy na moim kanale teraz będą dłuższe. Nie będą już 10-15 minut jak kiedyś. Tylko już taka jakaś no, długość filmu 20, może 22 minuty. Zobaczymy jak to będzie. Co lepsze jest i dla mnie i dla was, bo raz, że mogę w takiej przyzwoitej długości nagrać film. A dwa, wy będziecie mogli sobie to nagrać. Mój kanał jeszcze zdoła się jakoś rozwinąć, no o ile, bo jak tak to jeszcze planuję oprócz GTA i powrotu Minecrafta oraz Freddy's, oj, ktoś tutaj wypisuje teraz na Steamie, to jeszcze planuję takie serie jak, o ile będziecie jeszcze chcieli, Neverending Nightmares, Among the Sleep, kontynuacja Amnesia i co jeszcze, Ori and Blind the Forest, ewentualnie jeszcze
Counter Strike Global Offensive, Saints Row, może będę dalej nagrywał Diablo 3, to się zobaczy. I co ja tam mogę jeszcze, nie wiem, ewentualnie nagrać. Trochę gier mam, ale nie wiem, co by tu dla was nagrać, że co by was zainteresowało. Mógłbym na przykład Warcrafta 3 albo jeszcze Diablo 2, bo też mam wersje komputerowe. Ale to się zobaczy, to się zobaczy. Ja niczego na razie jeszcze nie obiecuję. Jak to zobaczy pod wasze opinie co do tego. O ile ktoś zwróci na niego uwagę. Szkurna, teraz ktoś mi będzie wypisywał, tak? Szybko głód schodzi. Gdzieś jakieś skały, cokolwiek, żeby mógł zrobić kamienny kill-off. A chyba poszłem bez bonusowej skrzynki. Zresztą te bonusowe skrzynki też strzały też. Dobra, zjem tu na surowo, później poszukam kamienia. Wilczki. Na taki wyspach mi wygenerowało i dupa, jeżeli chodzi o zdobywanie jakichś przydatnych materiałów. Bambus, może później się po niego myknę. Tak, ogólnie mam nowego skina. Pewnie pamiętacie mojego starego skina, to jest jakby jego taka nowsza wersja. Udoskonalona, lepsza, fajniejsza. O, tu mam jakieś. Ja sobie jeszcze coś, zbierzę sobie kwiatki. Nigdy nie. Zresztą pracowałem ręką, jak mogę. Czy kwiatkiem, jak mogę, sikierką. Tego czemu na przykład się nie pojawiają w tym miejscu kiedyś, to
Zostawmy sobie to tutaj. Zróbmy sobie piecyk. Węgiel tutaj. Żelazo tutaj. No dobra, powoli ja bym jakby kończył odcinek, ale właśnie ten obiecany bonus będzie. Więc wchodzimy na obiecany zapis. Na pewno wszyscy to kojarzycie. No ale ten. Jako, że was oprowadzę, po tym zapisie to jeszcze tak nie skończę jednak. Tak, to niestety dywan nie miał koloru, więc go skusiłem, zastąpiłem kamiennymi półpytkami, zrobiłem teraz nowy dywan. Ogólnie jeszcze sobie miałem dawno wspomnieć o. Ja teraz zawsze życia. Tak jest to świat JJ Jokera. Świat zanim skończył pierwszy sezon i zaczął sezon drugi. Jego te kopalnie, to wszystko testowałem, to wszystko działa. Byłem w tych wszystkich jego pomieszczeniach. Fabryczka, kamyczka. Wejdźmy sobie tutaj, weźmy sobie kilof. Zresztą nie muszę, testowałem to, to nadal działa wszystko, te mechanizmy jego. Co to mamy? Plantacje jego. Tu nie wejdę, bo już tak nie działa z tymi drabinkami. Ale mamy tutaj kaktusy, zabierzemy. Wyrósł. To wszystko działa. To jest tak stary safe, ale wszystko nam działa. Jak dawniej. No tu się pochadnie paliła. Test room pierwszy. Nie wiem co to miało być, to nic nie robiłem sam. Może za to coś sobie dobuduję. Tam coś jest, ale jak tam zajdę, to potem nie wyjdę. Tu. Dobra, sobie włączę game moda. I po prostu oblecę szybko. To. Żebym mógł potem wyjść bez problemu. Tak, wszystkie te jego zejścia, wyjścia. Niżej, aż na sam dół. Jakieś skrzynka była, czy coś. Tu jakieś tam pierdały. Też jakieś... Tak, zmieniłem z kimś. Nie pytajcie dlaczego, stary mi się jakby znudził. No dałem im trochę życia i kolorów, że tak powiem. A pod koniec wejdziemy sobie kopalnię Gatekeepera. Tu coś mamy tu. A co tu jest? Nie pisze. Tam kolejny zombie za drzwiami. O czym mówić. Co tu jest? Nie pamiętam. Tu mamy jeszcze jego kolejną stację. Tu miało pewnie być kontynuacja tego tunelu, zanim skończył pierwszy sezon, ale no nie dokończył. Tu jest stab. No zobaczcie szybciej. Tu też jakoś... Pewnie jakieś wyjście awaryjne. Stąd, bo tu za bardzo nic ciekawego nie ma, tylko po prostu miejsca, w których kopał. No, że to się nie brali, że tak sobie... Zresztą nie, jeden i wielu innych też pokazywał świat JJ-a. Dobra, dobra. Stąd wylatujemy. Tu jeszcze nie poziliśmy. To się zapaliła ta pochodnia jakoś. A te strum pierwszy byliśmy, dobra. No i tu jest tylko ta stacja, podziemne metro. Tu
nie właziliśmy. Tam jest zejście w dół. Co tam było, cholera, nie pamiętam już. Co się było tutaj? Chyba monster spawner gdzieś w pobliżu. A tu coś jest. Dolecimy do końca. No gdzieś w tych okolicach był chyba monster spawner. Tak, jest tu te ekspiarka bardziej niż monster spawner, ale... No, ekspiarka. JJ. I to jest tak stary ten save, sprzed kilku lat, ale działa. Ludzie, działa to wszystko. Tak jak kiedyś działało. Ja tu nic nie musiałem ruszać czy naprawić, to wszystko działało tak jak powinno. Dobra, teraz lecimy na górę. Tak jak pierwsza baza. Tu wyjście to, które było. Jako pomościk. I dojście z drugiej strony. Nie sprawdzałem jeszcze nawet. A nie, sprawdzałem, to była kopalnia jego taka. Były jeszcze diamentów, ale sprawdzałem to dosyć głęboko, bo nic nie było. A to chyba... To chyba było dojście też gdzieś. A to do jego złej wieży, to też się przelećmy od razu. Ekspansja druga. Crowset Tower. Zła wieża. Głowa szkieleta. Jeśli co, wejdę do wieży, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to... Wsiądę sobie do tego kupy, jak już jestem. Tak, jest to wszystko, jak było. Jak podpalę się na taką większą... Ale dla szacunku autora, nie podpalałem. Co ja tu mam jeszcze wam pokazać? To wieża jego, nigdy jej chyba nie pokazywał za bardzo. Zresztą nie wiem, ja chyba dokładnie wszystkich odcinków JJ nie oglądałem pierwszego sezonu, albo oglądałem i nie pamiętam. Jego taka wieża zdyrta. No jest i ta wieża z dirtu. Dobra, jest tu jego patapon. Ad maxima patapon gloriam, tak jak wtedy napisał. Jego tutaj plantacja jedzenia. Zarosło to, trzeba będzie później to naprawić, bo może to przez błąd pieczy na wszystkich aktualizacji. Jeszcze sobie tutaj wejdźmy. A, to jeszcze ta podkreśla będzie tajemny pokój i właśnie świątynia. Musiałem trochę zmienić, bo inaczej bym nie wrócił na górę, nie? Już tak nie działa jak kiedyś. Tak, jest tutaj jego ta latarnia. Teraz jest tutaj druga wieża. Kurczę, tylko bez entuzjazmu to wszystko mówię. I to nie wiem, co to miało konkretnie być. Takie coś. No dobra, wchodzimy do świątyni. Gatekeeper's Temple. Jest to jego świątynia. Składanie do wyjścia też dalej działa. Czy to, o ile to jest wystarczające? Wiecie co, czekaj, może to nie wystarczające. Coś jest nie tak, no się
kreatywny się natychmiast teleportujemy. Nie trzeba tak czekać długo jak kiedyś, tylko natychmiast się teleportujemy. Tak jakby baza w eterze. Wychodzimy stąd. Minecrafta. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć, komentujcie, jeżeli wam się film spodobał. Narka.